Witamy bardzo serdecznie pana profesora Krzysztofa Jasiewicza, historyka, ale też politologa, pracownika naukowego Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ale też członka Polskiego PEN Klubu. I to wskazuje na podwójny charakter dzisiejszego wywiadu. Chcielibyśmy zacząć od tej kwestii jednak historycznej, no bo to też taka misja naszego Instytutu. Pan się zajmuje badaniem Kresów Wschodnich, Zagłada Polskich Kresów. To była książka, którą pan wydał już dawno, bo w 1997 roku. Tak. Ale wydaje mi się, że ona bardzo była taka pionierska, prawda, w swoich... No, jeżeli pytamy o pionierskość, to była to pierwsza monografia na rynku w ogóle, która wykorzystuje w obszernym zakresie źródła sowieckie. Ja byłem w Związku Radzieckim, Rosji, straciłem rachubę tak na oko kilkadziesiąt razy. W samej Moskwie średnio obliczam się na dwa lata pobytu. Czyli to jest książka oparta na archiwach rosyjskich? Na wszystkich możliwych archiwach, ale tutaj nawet mam z archiwów KGB. Miałem to niestety, nie chcę opowiadać szczegółów, bo ktoś, kto jeździł, to wie, jak ciężko jest tam porozumieć się z obsługą i nieraz trzeba wódkę wypić z nimi, porozmawiać, to można z tego pamiętnik napisać. Rozumiem, ale stąd nasze, czy moje pytanie o jakby dwie rzeczy. Z jednej strony o postawę mniejszości wobec wkraczającej Armii Czerwonej, znaczy postawy wobec Polaków, wobec państwa polskiego. Czy można tak powiedzieć, że jakby wszystkie te mniejszości tak samo się zachowały? Znaczy, czy i Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Litwini, czy ich postawa była identyczna? Czy tu są jakieś niuanse między tymi mniejszościami? No więc jeżeli chodzi o 1939 rok, to na pewno my musimy na to patrzeć jako na rodzaj co najmniej polskiej apokalipsy. To tak wyglądało z tych relacji, a mogę powiedzieć, że tak mi się wydaje, że znam wszystkie relacje, jakie na ten temat istnieją, bo przejrzałem wszystkie istniejące zbiory rękopiśmienne. Tego jest bardzo dużo. Zaczynając tu od Warszawy, że Archiwum Wschodnie jest bardzo, bardzo bogate w te rzeczy, ale jest też olbrzymi zasób tego materiału w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Tam jeszcze jest Studium Polski Podziemie, tu już tam trochę mniej tego jest. Jest jeszcze kilka pomniejszych, bo to jest tak porozrzucane trochę po Polsce. Też i Ossolineum ma jakieś i są działy rękopisów w różnych innych bibliotekach naukowych, gdzie pojedyncze rzeczy też się trafiają. Więc tego jest dużo. No i ten obraz jest dość jednoznaczny. Ja tylko przypominam sobie taką chyba jedną zabawną relację, bo ona była dla mnie zabawna, chociaż jest trochę przerażająca, że jakiś mężczyzna napisał, że najszczęśliwszym momentem, a to tak, sens był taki, mniej więcej słowa pewnie trochę inne, że najszczęśliwszym momentem w okupacji było to moment dla mnie aresztowania, jak przyszło NKWD i mnie aresztowało. Bo ja całymi nocami nie spałem i czekałem, kiedy oni przyjdą, że wiedziałem, że mnie aresztują, tylko nie wiedziałem kiedy. Ja wpadłem w nerwicę, a tak mówi, no, aresztowali mnie. Byłem w łagrze, mówi, to mocna szkoła życia, poznaje się, co w ludziach jest naprawdę i tak dalej, że on nawet uważa, że to jest dla niego cenne doświadczenie życiowe. No, specyficzna bardzo chyba opinia, no ale takie też. No. No dobrze, a te niuanse, czy rzeczywiście Białorusini, Żydzi, Ukraińcy, czy no, te są identyczne postawy? To znaczy jest tak, że dwie mniejszości w tym nie pasują. One się zachowały bardzo spokojnie. Niewielka społeczność karaimska. Ja tam nawet znalazłem taką relację chłopca, który no, nie tylko, że on czuł tak samo jak Polacy, ale wyraźnie był przeciwny Sowietom, że to straszne, że najechali. I Tatarzy generalnie też się dosyć przyzwoicie zachowali. Natomiast pozostałe, wszystko jest ten sam schemat. No, po prostu jest taka potężna eksplozja nienawiści do Polski, do Polaków i tak dalej. I to się przejawia w różnych, bardzo agresywnych też podstawach wobec Polaków, bo mówienie, że na przykład, bo jest taka narracja
antypolska, nie będę wchodził w szczegóły, ale jest, że Polacy też wyszli witać Armię Czerwoną. Nie, Polacy nie wyszli witać Armii Czerwonej, ja nie znam takiego przypadku. Natomiast wyszli też na ulicę zobaczyć, co się dzieje, co wjeżdża i tak dalej. Zwłaszcza, że Sowieci, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, nigdy nie wystąpili w roli żadnych wrogów. Nie, my przyjechaliśmy was wyzwolić, oczywiście, pomóc. Bo oni zawsze wyzwalają. Oni zawsze wyzwalają i pomagają, więc no, rzeczywistość okazała się dosyć odmienna od tych test. No i no, a w mniejszości po prostu dekonspirowały, że tu tam mieszka oficer, tu mieszka policjant, tu urzędnik i tak dalej. I to po równi szło. No, wydaje mi się, że byli osobnicy w każdej z tych nacji, mówię o Białorusinach, Ukraińcach i Żydach, którzy dość energicznie od pierwszego momentu podjęli współpracę, bo oni tworzyli, to mniejszości tworzyły tak zwane komitety rewolucyjne, czyli w skrócie rosyjskim rewkomy tak zwane. I one też nie tworzyły to najbardziej straszne widmo tej okupacji, czyli te milicje ludowe, czy tam jakie tam nazywano różnie. Po naszemu się mówiło, że to były bandy i to bardzo słusznie, bo to po prostu byli zwykli rabusie, często kryminaliści z więzień. Oczywiście nie można powiedzieć, że bez udziału Polaków, bo byli Polacy wśród tych mentów społecznych, nazwijmy rzecz po imieniu. Ale to byli kryminaliści, którzy siedzieli za komunizm, za jakąś akcję wywrotową, albo zwykły element typowo kryminalny, który miał okazję sobie zaszaleć, bo wszystko było wolno. Właściwie przez kilka dni to tak nawet zachęcano, że jak macie tam jakieś tego coś, to nie ma sprawy. My nie widzimy, także możecie brać tutaj porachunki. Ale tutaj wiele tych rzeczy, oczekiwań sowieckich się nie spełniło, bo na przykład jeśli chodzi o relacje takie w strukturze, powiedzmy, majątki ziemskie, a wsie, no wsie z reguły były niepolskie albo z bardzo nielicznym udziałem Polski. Były to wsie przeważnie z mniejszości narodowych, wyłączając Żydów, bo oni tam na wsiach raczej mieszkali, ale w śladowych ilościach. No ale to było tak, że oni wielu właścicielom ziemskim pomagali. To jest istotne i ja na przykład z tej czy z innej mojej książki, chyba z tej, no, jeden mój cytat jest wykorzystywany, nie będę wymieniał autorki, bo nie chcę sobie robić kłopotów, ale tam jest mowa, że Żydzi też pomagali. To owszem, pomagali, pojedyncze jednostki pomagali. Moja sąsiadka świętej pamięci, której ojciec był podoficerem zawodowym w wojsku, opowiadała mi, że przed aresztowaniem ojca i przed ich wywózką wszedł ich milicjant żydowski, ich sąsiad, który powiedział, że coś takiego się szykuje, więc oni nie czekali dłużej, tylko uciekli, no i tym sposobem wszyscy ocaleli z tej strasznej epoki. Natomiast ktoś tam właśnie, taka pewna autorka napisała, że Żydzi też pomagali i że kilkuset Żydów złożyło podpisy pod petycją do władz, żeby uwolnić jakiegoś ziemianina. Owszem, była taka petycja, ale ja tylko o jednej widziałem. Nie było ich tam 100, ani 5, ani 10, no po prostu mniejszość żydowska w relacjach polskich została zapamiętana fatalnie. To jest, zabawimy się w zgadywankę, bo wszyscy mówią, że największa kolekcja istniejąca londyńska to jest Bąkiewicza. To nie jest prawda, bo ja ją przeliczałem. Ona ma takie dziury po kilkaset, czy nawet po kilka tysięcy, bo te numery są tam. Największa jest moim zdaniem tak zwana kolekcja lotnicza, symbol A, duże 5 rzymskie. I tam są, wedle Andrzeja Suchcica, byłem jedyną osobą, która je wszystkie przeczytała, bo to jest straszna praca. To są rękopisy, wszystko pisane ołówkiem, takim często chemicznym, na papierze, który pożółkł przez kilkadziesiąt lat. Także to czasami ze szkłem powiększającym. I to przeczytanie, no naprawdę, tempo czytania w stosunku do maszynopisu jest jak jeden do, nie wiem, niektórych jeden nawet do 50.
I teraz pytanie do Pani. W 5200 relacji, tam nie ma pytania, w żadnej polskiej relacji, w żadnej ankiecie nie ma pytania, jak się zachowywali Żydzi. Nie ma takiego pytania. Jest pytanie typu, jak wyglądało wkroczenie wojsk, jakie były tam pierwsze zarządzenia, jak wyglądało aresztowania, takie różne rzeczy. Nie ma narodowościowego pytania. Na 5200 ileś, kilkadziesiąt relacji, które tam jest, ile jest relacji, w których są pozytywne wzmianki o Żydach? Dwie? No, to trochę pani przesadziła. Kilkanaście. A, kilkanaście. Dalej jak na 5200 to no właśnie. Nie powala. No więc ten obraz został zapisany dosyć straszny, tak? Zresztą te bym powiedział, te wszystkie milicje, one miały w ogóle charakter taki naprawdę bandy rabunkowej, bo oni niby przychodzili robić rewizję za bronią, czy tam za jakimiś tam dokumentami, natomiast one de facto, no delikatnie mówiąc, wszystko co było do zabrania, jakaś biżuteria, kosztowności, futra, wszystko zawierały. Powiedzieliśmy o wyzwoleniu Kresów przez Armię Czerwoną, oczywiście, no, z komentarzem odpowiednim, ale moglibyśmy powiedzieć, że Kresom to nie pierwszyzna, jak napisał Wańkowicz w Szczenięcych Latach, w takim podrozdziale Kałużyc już nie ma, czy Kałużyc nie ma. Te same historie możemy odnaleźć u Małaczewskiego w Koniu na Wzgórzu, prawda? To są historie opisujące straszliwe bestialstwo Armii Czerwonej, więc właśnie Kresom to nie pierwszyzna. Dlaczego Kresy zostają po wielokroć dotknięte właśnie takim barbarzyństwem? No to nie jest tylko, czy to jest prawo zawsze okupanta, no bo w tej książce o zagładzie Kresów Polskich opisuje pan dramatyczne sceny właśnie niszczenia dworów polskich. Myślę, że zresztą ziemianie stali się szczególnym celem tej zagłady. Czy ta nienawiść, która się ujawniła, o której pan powiedział, ona była od dawna zakorzeniona, czy ona wybucha wtedy, kiedy może? Właściwie jaka jest jakieś źródło tej zawiści? Indoktrynacja antypolska to tam zawsze była, no przecież on to jest jakiś stały proces. No w tej chwili też ja pracując w archiwach, no miałem parę razy takich parę nieprzyjemnych jakichś reakcji, jakiś tam, no byli agresywnie, żeby to taka swołocz polska i tam tak dalej, z pańskiej Polski przyjechali tutaj, będą nam mówić coś i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak siedziałem w jednym z dużych archiwów, takim jednym z największych moskiewskich archiwów, nie chcę wymieniać nazw, bo może tam ktoś to posłuchać i później tam identyfikować, to byłem w takiej komitywie, tam był taki zespół młodych dziewczyn właściwie, który tam pracował. One sobie robiły przerwy, bo tam święta rzecz, przerwa obiadowa to jest rzecz absolutnie święta, dzień sanitarny jest też rzecz święta. No więc jak się z nimi trochę zaprzyjaźniłem, no to mieliśmy na przykład takie sytuacje, że ja tam potrzebowałem czegoś, wypisywałem rewers, ona mówi, wiesz, nie chce mi się iść, to mówi, to ty tam idzi priamo tam i tam mi wyjaśniała tam czwarty rząd tam w prawo, później tam na półce u góry zobaczysz tam w takiej czerwonej oprawie i tam to sobie weź co ci potrzeba. Tak też było, no ale w innej części Związku Radzieckiego ambasador, u którego żeśmy się zazwyczaj meldowali, że jesteśmy, żeby w razie co wiedział, bo się chce pochwalić, nie wiem czy to jest do pochwalenia, ale byłem też zatrzymany jako szpieg. Nie wyglądał chyba na szpiega, ale zrobili ze mnie szpiega. Także wygląd jest w szpiegostwie najistotniejszy. Tak, no ale niestety. Nie był pan Matahari, rozumiem. Nie, Matahari nie byłem. Natomiast no, byłem zatrzymany, no i tam. Ale myśmy się też wycwanili na takie przypadki, że jeździliśmy w kilka osób i nigdy nie mieliśmy ze sobą kontaktu w trakcie podróży. Po prostu tak, że dwaj inni przeszli i od razu powiadomili ambasadę o sytuacji. No, zwolnili mnie tam, nie jestem męczennikiem, nie byłem jakimś więźniem, ale no, posiedziałem po prostu w takim pokoju, nawet mi jakieś wody mineralnej dali. No i później zwolnili, że to było nieporozumienie. No, ale z kilkanaście godzin tam mi zeszło. Także.
na Syberię nie wywieźli. Katynia nie zaliczyłem, to też. Miło z ich strony. Mile ich wspominam. Ziemiaństwo, tak? Czy było głównym celem tej zagłady? To znaczy, ja bym... Czy tak też nie można powiedzieć? Że chociaż ja jestem z racji swojego zainteresowania wielkim fanem tego tematu i jak gdyby te takie książki najbardziej moje ważne to dotyczą ziemiaństwa, bo to jeszcze ta książka i lista strat ziemiaństwa polskiego, ale po dokładnej analizie jednak wchodzili w grupę, którą Sowieci nie lubili, ale w tej grupie było ich więcej. No, na pierwszym miejscu jednak oficerów i policjantów bym umieścił. Oczywiście to się czasami zdarzało, policja nie, ale wśród oficerów rezerwy był spory odsetek, bo generalnie prawda, ludzie po maturach czy z wyższym statusem wyższego wykształcenia mieli za sobą przeszkolenie wojskowe i najczęściej zresztą byli w kawalerii, bo dobrze jeździli na co dzień konno. Więc tak to wyglądało. Natomiast nie kochano ich, bo pańska Polska to od słowa pan. Ja tutaj w tej książce, którą pani tam trzyma, tam na początku jest takie motto od wystąpienia jednej. Ona bardzo jest piękne motto, dobrze, żeby to nasi rodacy przeczytali, bo myślę, że te nastroje tam zaczynają. Niech oni szczezną. Tak. Może ja to przeczytam. Przeczytam jako autor, który znalazł. Więc tak. Pańska Polska nie mogła dać naszemu narodowi naprawdę szczęśliwego życia. Zgadzam się. Przy polskiej pracy niewolniczej, pracy na pańskich polach, nie mogliśmy myśleć o szczęściu. Żyliśmy jak psy, jak świnie. Byliśmy niewolnikami. To świńskie życie ustaliła dla nas i wprowadziła polska szlachta. I niech nie będzie dla nich nigdy życia, niech szczeźnie ona jak trawa. Za nasze cierpienia, za nasze serca, które tyle wycierpiały, niech one szczezną. No, piękna rzecz. Pani Diaczuk, prawda, tutaj... To jeszcze powiedzmy, że te słowa padły na sesji Rady Najwyższej ZSRR 1 listopada 1939 roku. Tak, właśnie jakaś listopad niebezpieczna dla Polaków pora, tak. No właśnie. Jest to obrzydliwe, bo dlatego, że to nie jest prawdą. Oczywiście ona mogła napisać, bo były przypadki ziemian patologicznych. Ja tam taki jeden pamiętnik znalazłem, gdzie jakaś ziemianka wspomina i to na zupełnie wesoło, że któraś jakaś pani na Włościach miała syna, który był strasznie chłopcem jurnym, który lubił sobie jeździć po lasach, po polach, polować z końmi, no i jak zobaczył jakąś włościankę młodą, niestety nie przepuścił, no i prawda, i później jak była ona przy nadziei, przychodziła z matką, to mogły sobie wybrać dwie krowy, więc była sprawa łagodzona, ale to na zasadzie takiej puenty, że pani Iksińska straciła trochę krów. No, nie wiem, czy to do końca było takie przyjemne dla tej drugiej strony, mimo tych dwóch krów, ale to nie były takie przypadki, że to było wykorzystywanie jakieś tam prawa pierwszej nocy czy coś tych praw, więc to sporadycznie się różne rzeczy działy, ale przecież jest bardzo wiele przykładów takiej dobrze rozumianej misji cywilizacyjnej, że pomagano tym ludziom na wsiach, uczono pisać, wspomagano biednych. Pamiętam, też nie chcę mówić, używać nazwisk, ale takich na przykład ziemian, którzy później bardzo im sercem odpłaciła ta ludność, dlatego że też uchroniła ich przed wywózką może nie, ale kłopotami, że ułatwiła ucieczkę części rodziny, która ocalała jeszcze po tych pierwszych represjach. No bo jako motywację podali, że oni nigdy nie odmówili zaproszenia na jakieś wesela wiejskie. Zapraszano ich nie tylko dlatego, że byli panami, ale liczono prawda, na wiadomo na co. Oni nigdy tych nadziei nie zawodzili, a poza tym jedli po wiejsku
Czyli z jednej misy drewnianą łyżką, więc to się bardzo podobało, żebyście jedli z nami, nie pogardzaliście nami, jedliście z nami tak samo to, co było podane, więc to im się bardzo podobało. No i generalnie ja oceniam ten bilans ziemiański na wschodzie za pozytywny. No oczywiście ziemiaństwo poniosło straty tam, no bo no było na pierwszej linii tych do wyłapania, no bo łapano właśnie tych oficerów, policjantów, ziemian, urzędników państwowych. To były te kategorie główne, które interesowały Sowietów. No i tutaj no niestety mniejszości palcem pomagały wszystkie mniejszości. Tam nawet czytałem gdzieś, że czeska była taka mniejszość niewielka na Wołyniu, to tam był aktywista czeski, był dowódcą milicji. No cóż zrobić. Dobrze, to chciałam, żebyśmy teraz trochę przeskoczyli w latach, bo zajmuje się Pan również badaniem obławy augustowskiej i no, wydarzenie późniejsze, bo z 1945 roku. Czy ona te, te, te same rączki. Te same... No właśnie, te same rączki, ale czy obława augustowska, zanim o niej w ogóle opowiemy, czy to jest takie jednostkowe zdarzenie, czy raczej to jest jakiś cykl zdarzeń, bo trudno uwierzyć, że tylko w jednym miejscu doszło do, jakby, że, to, że ta historia się tylko w jednym miejscu wydarzyła. Nie, tu muszę przede wszystkim o jednej rzeczy powiedzieć, że to, że ta obława augustowska została jakoś nagłośniona i przebiła się, a nawet znalazła się na pomniku tym, prawda, naszym tym honorowym, prawda, nieznanego żołnierza, to jest ogromna zasługa tego środowiska, które bardzo od samego początku szukało tych swoich bliskich. Tutaj niewątpliwie wielką postacią w tej sprawie jest ksiądz prałat Stanisław Wysocki, notabene mój krewny, i Bogdan Nowacki, który jest jego, że tak powiem, ja nazywam przybocznym, ale to jest człowiek oddany tej sprawie. To oni prowadzili wielką akcję i to jeszcze jest jako ciekawostka, że proszę sobie wyobrazić, że rodzina w akcie desperacji napisała list do Stalina z zapytaniem, co się stało z bliskimi. No, Stanisław był chłopcem 7-letnim, który widział, jak brutalnie, prawda, jego dwie siostry i ojca spętano, wrzucono na pakę i zabrano, i ślad po nich zaginął. I co ciekawe, że z kancelarii Stalina odpisano. Przyszło pismo informujące, że oni w ogóle nic o takiej sprawie nie słyszeli i że jest im bardzo przykro. Także szkoda, że oni to zagubili, bo to byłby no, na dzisiaj taki element muzealny, bardzo ciekawy eksponat. Ale to jeszcze jest inna rzecz, że z moim trochę pośrednictwem i udziałem, ja jeździłem często do Moskwy, więc znałem właściwie to, całe to kierownictwo memoriału, którego teraz prawda, zniszczą, jak sądzę. Więc nie tylko Aleksander Gurjanow, z którym się serdecznie przyjaźniłem, ale Nikita Pietrow, pan Rogoziński, tam wielu innych, którzy wtedy działali, znałem ich. I Nikita Pietrow też się włączył i nawiązaliśmy z moją pomocą właśnie ten kontakt. I myśmy uzyskali z FSB trochę materiałów. Odpisali, że wiemy, tak, ale przysłali kopię tych takich jakby arkuszy ewidencyjnych, no, gdzie było imiona, nazwiska, kiedy aresztowany, jaki zarzut, brak dalszych informacji o dalszych losach. No, wiadomo, że w tej sytuacji brak o tych losach, no to da się tylko w jeden sposób wytłumaczyć. Ale my tutaj dotykamy też innego bardzo ważnego problemu, białych plam w badaniach, których nie jesteśmy w stanie niestety przeskoczyć, ponieważ historyk może sobie spekulować, ale to nie jest historia. Natomiast my musimy mieć dostęp do jakichś źródeł, do archiwów. Niestety te archiwa są generalnie w tych delikatnych tematach no, szczelnie zablokowane i tam do tych zbiorów zastrzeżonych no, nie ma się dostępu. Ja pamiętam z przeszłości, że no, nawet były takie przypadki, że jak myśmy zamawiali kserokopię, bo tam na drodze wyjątku robiono nam po cenach
takich jakby, no nie wiem, na dzisiejsze czasy przeliczać, jakbyście Państwo poszli do archiwum, za jedną stronę trzeba byłoby Wam zapłacić 500 zł na przykład. To mniej więcej tak to było. Pierwsze pytanie, kiedy wyjeżdżamy, na przykład za 2 tygodnie, o, nie da rady, nie da rady. To musicie jeszcze raz przyjechać, albo może ktoś by ma, tutaj by ma z miejscowych odebrał. Nie odbierze, no to może ekspres. Mhm. Tak, to ekspres to się da zrobić, no, tylko ekspres właśnie to tak kosztuje, byłoby, no ja dam. Trochę kosztuje, no i, mhm. No i tak to trochę na wesoło, czasami trzeba było wódkę wypić, to jakieś prezenty, no to rzecz też normalna, żeby klimat stwarzać, ale jest mnóstwo rzeczy. Ja tylko podam pewne dane statystyczne, że w roku 1945 na Kresach Wschodnich operacji wojskowo-czekistowskich, bo się to tak ładnie nazywało, te wszystkie ludobójcze rzeczy, czyli te przeczesywanie, wyłapywanie tak zwanych bandytów, czyli członków polskiego podziemia lub osób podejrzewanych o to, było 2609. 2609. W tych 2609 jest obława augustowska. To oczywiście w niczym nie umniejsza, bo jeszcze jest jeden taki parametr, który bardzo jest mocny w tym wszystkim i jest jedna rzecz, którą ja wprowadziłem do obiegu naukowego, sam nazywając obławą nowogródzką. Mhm. To była w 1944 roku, we wrześniu mniej więcej, olbrzymia operacja, która obejmowała 3 obwody i w trakcie tej operacji mniej więcej aresztowano 21 tysięcy osób. I my nic nie wiemy, co się z nimi stało. Nie ma jak tego zbadać, bo tam na ten teren no nie pojedzie się. Nawet jakby się pojechało, nikt z tych starszych ludzi na pewno nie powie. Jeśli nawet coś widział i wie, nie powie, bo się boją. No. Jak nie ich zabiją, to dzieci albo wnuki. No więc nie wiemy, co się stało. To jest problem. A jak w ogóle Pan wpadł na to, że takie osoby zginęły? Gdzie były informacje? A to nie jest moja zasługa. To muszę powiedzieć, że to mój kolega młodszy, profesor obecnie Grzegorz Motyka, on też, jeździliśmy wspólnie też na te wyprawy, ale jemu się udało też wynegocjować, że dostał się do zbiorów archiwalnych w Moskwie. To bardzo ładnie brzmi, zarząd główny do walki z bandytyzmem. Każdy normalnie myślący człowiek myśli, że chodzi o sprawy kryminalne, bynajmniej to właśnie... Chodzi o walkę z bandytami, no to wiemy, tak. To jest nowomowa sowiecka, że pod tym terminem to się kryje, no to w dzisiejszych czasach tam no, oni mieli podział na zarządy, u nas też były zarządy i przed wojną i po wojnie, ale no, departament, który zajmował się walką z podziemiem antysowieckim, czyli głównie z Polakami. No i on tam znalazł taki dokument statystyczny z tego opisu i to opublikował. No więc, ponieważ to się rozgrywało w okolicach Nowogródka, Lidy, Naliboki, Puszczy Nalibockiej, no to ja to nazwałem i wprowadziłem, zresztą powołując się na Grzegorza, że to nie jest mój taki, prawda, osiągnięcie. Więc to nazwałem obławą nowogródzką. Największa ze znanych, no bo 21 tysięcy osób, to nie wiemy, to jest wielkość prawie odpowiadająca tej operacji katyńskiej. Mhm. Ale myślę, że ich wymordowali po prostu, bo to już nie chodziło, żeby ustalać, tylko byli podejrzani, a radziecka zasada była taka, najpierw strzelam, zabijam, później sprawdzę dokumenty, no to więc tak pozostało. Ale no mówię, no każdy ma takie w życiu momenty, jak się grzebie. Ja na przykład w Londynie znalazłem dokument, którego szukałem, wiedziałem o tej sprawie, ale nie miałem nigdy żadnego potwierdzenia archiwalnego. I otóż, cóż za miła rzecz. Wszyscy myślą, że Wojsko Polskie, te co powstało w Związku Radzieckim, jak to ładnie mówimy, że ono powstała ta armia Andersa. Było jeszcze przed armią Andersa Czerwona Brygada. W Gruzji była sformowana. Ja o tym gdzieś słyszałem, ale gdzieś słyszeć to za mało, ale znalazłem relację żołnierza, który tam służył, który opisał, że zostałem wcielony do Brygady Polskiej, która miała razem z Sowietami wyzwalać Polskę. I jaki to jest okres, kiedy ona powstaje? Ona powstaje w czerwcu 1941 roku i rozpada się 3 bodajże lipca, no bo mamy tutaj no, zmianę sytuacji, bo się zaczęła wojna niemiecko-sowiecka.
Przy czym to jest o tyle jeszcze ciekawie, że w obiegowej wersji historii, w takim stereotypie, to się myśli do dziś pewnie, że to Niemcy, prawda, przygotowali agresję, ale Sowieci też jest tak, no znany plan z maja 1941 roku uderzenia. To są dokładnie rozpisane, jak to miało wyglądać w 30 dniu, ofensywy, w jakich punktach, na jakiej linii zdobywać właściwie. Odcinali najpierw Prusy wschodnie i wchodzili tutaj na wysokość Ołomuńca, Opola, tutaj do tych, a później uderzali bardziej w kierunku na zachód. No to metoda typowo radziecka, po kawałku kraść. Ja myślę też, że trzeba powiedzieć o jednej też takiej bardzo ciemnej stronie sowieckiej. Ona jest do dziś obecna w armii sowieckiej. No, na przykładzie Czeczenii to dobrze widać, że u nich zawsze był chyba problem aprowizacyjny, jeśli chodzi o armię, że wyżywi się, jak sobie sam zorganizujesz. Więc oni w 1939 roku byli dość mocno wyhamowywani i nawet płacili za jakieś rekwizycje. Widziałem cały szereg kwitów wydawanych przez Sowietów na takich kartkach papieru, które ja tu trzymam w ręku. I że oni tam wzięli tyle i tyle słomy, siana czy czegoś. Ponieważ tam chodziło o to, żeby zjednywać sobie, że my przychodzimy jako przyjaciele, kochamy chłopów, klasę, lud pracujący miast i wsi, tak się to ładnie nazywało fachowo. No i chcemy was wyzwolić od uścisków pańskiej Polski, to też taki piękny zwrot. No i tam są, oczywiście moglibyśmy sobie trochę śmiechów porobić tam, prawda, zwroty po rosyjsku, ta rewolucjonna bdzielność, to piękne w ogóle określenie, czujność rewolucyjna, to że wszyscy jesteśmy w stanie czujności rewolucyjnej. Ale w 1939 roku tam nie było gwałtów na kobietach, bardzo nieliczne. Ja przejrzałem dokumentację tych trybunałów wojennych. I z tego, co ja pamiętam, to było kilka takich przypadków i ci, którzy w tym uczestniczyli, dostali kulę w łeb. Ale to oczywiście było propagandowe, bo w 20 roku było inaczej, ale już w 1944-1945 roku, a szczególnie tam później dalej, jak się posuwali na ziemię te rdzenne niemieckie, ho, ho, ho. Kula i dusza, piekła nie. Miałem okazję rozmawiać z nieżyjącym świadkiem, który służył w kompanii sanitarnej, był wcielony do Armii Czerwonej. No mówi, że powiedział tylko, że nie chciałby o tym mówić, że to okrucieństwo, bestialstwo, to co oni robili, to po prostu nie mieści się w znanych granicach pojęć i słownictwa. Po prostu tamtego. No. No dobrze, rozumiemy gwałtowność, rozumiemy rodzaj dziczy, ale właśnie skąd, dlaczego te obrazy są tak przerażające, jak... No nie wiem, czy one są porównywalne do historii wołyńskiej 1943 roku, ale jakaś dzikość jest w tych zachowaniach Armii Czerwonej. No rozumiem, że im pozwalano, no ale... Może tak mają po prostu. Nie wiem. Straszna konstatacja. Ale też istnieje taka teoria, która mówi, że Stalin, że to mogło być takie ciche przyzwolenie, a nawet zachęcenie do tego, że przecież ta ludność cywilna niemiecka uciekała w strasznym popłochu przed Armią Czerwoną i te opisy, które się zachowały nawet w literaturze pięknej, no Gintera Grassa, można poczytać, jak to w Gdańsku fajnie wyglądało. To takie słynne powiedzenie Gintera Grassa z tej książki Blaszany Bębenek, że Sowieci wypróbowywali wszystkie rowery i wszystkie kobiety. No to prawda, trzeba na to spojrzeć, że to nie jest wcale dowcipne, tylko okrutne. Ale myślę, że to mogło być tak, że chcieli mieć ziemię nieczyje, że to nie jest to, że tego są puste te ziemie, więc przecież my te tak zwane ziemie odzyskane nie dostaliśmy z przyjaźni czy z miłości do Polski, tylko dlatego, że patrząc perspektywicznie, Stalin zdawał sobie sprawę, że nigdy Niemcy nie zapomną, że to są ich ziemie. I królewiec zawsze był królewcem, a nie Kaliningradem. I tak będzie pewnie. I tak samo nie było Wrocławia, tylko zawsze był Breslau. I to myślę, że było świadome działanie takie, które miałoby na wszelki wypadek
zapobiec aliansowi polsko-niemieckiemu, gdyby w przyszłości coś i tak dalej. Stalin był sprytnym człowiekiem. No właśnie, ale skoro już pan mówi o tych ziemiach tak zwanych odzyskanych, no to właściwie pytanie, po co Stalinowi Kresy? Czy my musieliśmy je utracić? Czy ta determinacja, znaczy, czy ta historia musiała się tak skończyć? Musiała, tak myślę. I w tej chwili mamy taką małą powtórkę współcześnie, bo mi się wydaje, że ja to powiem, to może zabrzmieć strasznie, ale Rosjanie tak mają. To jest naród zaborczy. I jeśli raz byłem na przykład w Berlinie, to też uważam, że to jest mój Berlin. Czyste, prastare ziemie rosyjskie. No to straszne, bo oni byli w Paryżu w 1813. Tak, owszem, byli w Paryżu i tam te piękne nazwa Bystro pochodzi właśnie od Kozaków. Bystro od Bystro. Od Bystro, tak. No więc oczywiście oni mają ambicje, żeby to było, prawda, że ich imperium od oceanu do oceanu sięgało. No ale z drugiej strony, to ja przez długi czas sam dla siebie taką teorię wymyśliłem, że to będzie może jak ze Smokiem Wawelskim, że się jak za dużo naje, to w pewnym momencie może pęknie. No ale kto jest tym Szewczykiem Dratewką, przepraszam? Kto będzie? No, chyba nie my. Aż ja się na szewcach Dratewkę nie nadaję. Rozumiem. Choć nie mam wizyty do szewców. No dobrze, skoro też tak pan do współczesności nawiązuje, to czy cały czas widać, że Polska utraciła te Kresy? To znaczy, że my jesteśmy cały czas ranni? Że to jest jakaś... Wyrwano nam trzy serca, no, chciałbym powiedzieć. Wilno nigdy nie było litewskie. Nigdy. Zawsze było i wierzę, że zawsze będzie polskie. Mimo lituanizacji, która była tam prowadzona, teraz panowie Litwini troszkę się uspokoili, bo zauważyli, że jak się nie ma żadnego samolotu i statku, to lepiej, że tam, prawda, są jacyś Polacy, którzy mają trochę nowoczesnych czołgów i tak dalej. No i jest Grodno też, to jest też miasto polskie i Lwów również. Więc wyrwali nam trzy serca. Zostały nam dwa właściwie, no bo Kraków jako stara stolica i najstarszy polski ośrodek, jeden z najstarszych akademickich, prawda, nie tylko polski, ale w europejskiej skali, czy światowej. No i Warszawa, no i więc to jest to. Dobrze, panie profesorze, bo jeszcze mam takie jedno pytanie, bo pan jest, no powiedzieliśmy, że pan jest członkiem Polskiego Pen Klubu, więc jest też pan pisarzem. Czy to jest tak, że pan nie pisze książek historycznych, ale moje pytanie jest takie, czy w literaturze można lepiej czasami oddać właśnie pewne wydarzenia historyczne, czy one lepiej przemawiają do człowieka niż dzieło naukowe, no bo to jednak jest iluzja, prawda, czy tu można lepiej jakoś historię powiedzieć, albo może po prostu w cudzysłowie lepiej sprzedać. No, to znaczy tak, ja tak już w tej chwili sam straciłem rachubę, bo pod własnym nazwiskiem wydałem chyba już 7 książek. To są zarówno 2 powieści, 2 chyba tomy opowiadań i kilka tomów wierszy. I teraz też jeszcze coś, 2 rzeczy są, które powinny na dniach się tam pojawić. Więc powiem tak, że jeśli chodzi o tom opowiadań, który się nazywa Pierwszy Dzień Wieczności, to tam jest dużo historii, ale w innym trochę znaczeniu. Ja jestem z urodzenia gdańszczaninem, bo jak wiemy, miejsca urodzin rodziców się nie wybiera, ale wychowałem się w Suwałkach. To małe miasto na północno-wschodniej Polskie. Dziś ono zupełnie nie przypomina tego czasu, z czasów mojego dzieciństwa. To było takie miasto typowo Polski B, wielkie, dawne garnizony po carskim wojsku. No i później w Polsce międzywojennej też wielki garnizon. Po wojnie jeszcze ja pamiętam ten garnizon w trochę większym formacie. Teraz też się odbudowuje. Ale tu wtrętna a propos obławy, bo to też taka ciekawostka z lat dziecięcych. Pamiętam, że ze strony sowieckiej uciekali Polacy, którzy uciekali przed chyba poborem.
I Wojsko Polskie widziałem, jak robiło obławek wzdłuż szosy, byli ustawieni na długim odcinku żołnierze, później szli, wchodzili w lasy i idą taką tyralierą, więc to sam na własne oczy widziałem. No mniej więcej pewnie tak obława augustowska wyglądała i te inne obławy. Tak. A skoro wróciliśmy do obławy, a pan mieszkał właśnie na terenie Suwalszczyzny, to czy ta wiedza o obławie augustowskiej, no bo to są podobne jednak rejony, czy ona była wśród ludzi? Czy pan o tym wiedział jako młody chłopak, czy to się mówiło? Ja wiedziałem o tym, ale ja wiedziałem z innego powodu, dlatego że wspominałem o księdzu prałacie Stanisławie Wysockim. To jest rodzina blisko spokrewniona i myśmy utrzymywali kontakty, myśmy wiedzieli, co się stało, ale nigdy poza krąg rodziny to nie wypływało. To jako ciekawostka, że z mojej ulicy, na której ja się wychowywałem, dwie osoby też zostały zabrane. Ja z dziećmi czy z wnukami bawiłem się i nigdy o tym nie było nigdy ani słowa, chociaż się rozmawiało o wojnie, przecież się jako chłopcy bawiliśmy w rozstrzeliwania, bo to taki była ładna zabawa, ty teraz pod ścianę, ja strzelam. No to niestety takie przeniosło się to na takie powojenne pokolenie dzieci, jakieś takie, nawet tam gdzieś czytałem w jakimś medycznym piśmie, że ta pamięć genów, można powiedzieć, że to jest. Jakaś pamięć genów, w każdym razie wszyscy byli jakoś znerwicowani, straumatyzowani. I mieli jakiś problem, łącznie ze mną, bo nie też miałem takie problemy. Ale no, zresztą mieszkałem w bloku, który był nie po niemiecki, gdzie mieszkali wcześniej wysocy urzędnicy powiatu suwalskiego, to Sudeten. To było miasto niemieckie w czasie II wojny światowej. No i tam pamiętam, że tak, nasza piwnica była przygotowana, nawet pewnie by wytrzymała dobrą bombę jeszcze dzisiaj, bo strop miał ponad metr mniej więcej grubości, był z żelbetonu, drzwi były stalowe, hermetyczne, zamykane, a wyjście awaryjne otoczone takim murem, że tam można było postawić karabin maszynowy i się bronić, więc... A między blokami było przejście podziemne jeszcze. Także dzisiaj nawet nie wiedzą, gdzie to jest. Ja jeszcze pamiętam, w którym miejscu chodziliśmy po tym przejściu. No więc takie były warunki, no więc tak to wygląda. Ale wiedzy nie było żadnej i do dziś nie ma. A wracając do pana opowiadań, pan powiedział, że one jednak są historyczne. No są historyczne w tym znaczeniu, że ja opisuję miasto, które już nie istnieje. To znaczy w tym sensie, jak ono wyglądało, jakie były obyczaje, jak wyglądało życie codzienne, więc tam jest takich parę opowiadań tego typu. Natomiast no, ja już, ponieważ parę razy takie jakieś wywiady udzielałem, więc ja tylko powtórzę to, że jest pewna odskocznia w pisaniu tego typu rzeczy, zwłaszcza, że ja mówię, cały czas chciałem to pisać, coś takiego napisać. I powiedziałbym, że pisząc tekst historyczny, my się musimy trzymać ściśle reguł warsztatowych. Ja nie mogę gdybać, tylko muszę pisać konkrety, podawać przypis, skąd to wiem i tak dalej. W filmie czy w czymś takim no, też mogę się pochwalić, że wspólnie z kolegą nie mogę tylko ujawnić jego tożsamości, ani też tematyki, ale żeśmy napisali też scenariusz filmowy, który mamy ambitny zamiar zrealizować. Opowie on inaczej historię w takim znaczeniu, że uważamy, że sposób pokazania historii nie może być takim jakby paradokumentem, bo to... Ale że to ma być film fabularny. Fabularny film z normalną linią fabularną, która ma ciągnąć, a te obrazy są dokładane do tego, że pokazujemy bohatera, ale on może widzieć na przykład, jak rozstrzeliwują. Więc to nie jest o rozstrzeliwaniu, o bohaterze, który widzi. To jest jakby zupełnie inne spojrzenie i uważamy, że można zrobić film historyczny, który będzie ciekawił tym, bo będą te wszystkie klasyczne wątki szpiegowsko, tam kryminalne, prawda, męsko-żeńskich, to jest bardzo jakby istotne w takich filmach, no więc staramy się. Może nam się uda. Dobrze. A ostatniej powieści, tylko po całej czule, to jest kryminał. Nie, to nie jest kryminał, to jest o miłości. To jest o miłości. Tak, o miłości, no tak. No tak. Ale bohaterowie, no nie będę zdradzała. No, bohaterowie, polecam się, na YouTubie jest, to widziałem wersję roboczą, mój młodszy kolega Patryk
który jest no, prawdziwym artystą, stwierdził, że jeszcze będzie to poprawiał. Mhm. A ja mówię, że przekraczamy granicę wrażliwości ludzkiej, bo to jest strasznie mocne. Więc zapraszam. Dobrze. To bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Może w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.